Dziś u świętego Pawła czytamy pierwszy opis Eucharystii. Ale on jest przywoływany przez Pawła w takim kontekście raczej niechlubnym. Raczej w kontekście upominania, jak to pierwsi chrześcijanie po prostu urządzają sobie rozpustę tam, gdzie jest miejsce na Eucharystię. Że bardzo konkretnie grzeszą, nie szanując siebie nawzajem. Że właśnie tak jak on konkretnie pisze, że podczas gdy jeden jest głodny, drugi już jest nietrzeźwy. Że nie patrzą na siebie nawzajem, nie szukają siebie nawzajem. Tym samym nie tworzą wspólnoty, którą można by nazwać wspólnotą eucharystyczną. I może my też podobnie mamy, że wcale tej Eucharystii nie odkrywamy na taki sposób szlachetny, ale bardzo często, i to jest moje doświadczenie, zwłaszcza kiedy spowiadam, przychodzą ludzie pełni grzechów najróżniejszych i przez wyznanie grzechów, przyznanie się przed Panem Bogiem do grzechów, odkrywają moc Eucharystii, że odkrywają dla siebie nowe miejsce. Właśnie nie z powodu swoich jakichś szlachetnych pobudek, ale przez doświadczenie swoich wad i grzechów, swojego egoizmu, braku miłości. Naprawdę Eucharystia jest lekarstwem na te wszystkie rzeczy. I Bóg naprawdę nas zwołuje, nas grzeszników, ale jednocześnie chce nas podczas Eucharystii uczyć miłości, żebyśmy szukali siebie nawzajem, żebyśmy zważali na siebie nawzajem, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie podczas Eucharystii, bo Eucharystia to jest uczta miłości. Niech ta miłość między nami będzie eucharystyczna, czyli według zamysłu Bożego. Jest to dosyć nietypowa sytuacja. Ewangelista notuje, zdziwił się Pan Jezus wiarą setnika, ale też chyba trochę zdziwił się zachowaniem ludzi, Żydów, którzy wstawili się za setnikiem, wiedząc o tym, że to jest obcy, że to jest innowierca, ale znali go jako kogoś dobrego. A czego chce setnik? Setnik chce uratować swojego sługę, którego ceni. To nie jest typowe w tamtych czasach i w jakichkolwiek czasach, że pan stawia się za jakimś swoim podwładnym. Idzie do nauczyciela, wiedząc o tym, że on ma moc uzdrawiać. Idzie do kogoś, kto wyznaje inną religię, bo Jezus dla setnika jest kimś obcym. Ale się próbuje uchwycić tej opowieści, która krąży o Jezusie. No i dokonują się same cuda. Nie dość, że uratowany jest sługa, to Pan Jezus jeszcze pochwali setnika i jego wiarę, że ten obcy potrafił zawierzyć Słowu. Słowu, które przywraca do życia. Obcy, który wyszedł naprzeciwko Jezusa i padł przed Nim i mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Parafraza tego wyznania setnika powtarzana jest przez nas podczas każdej Eucharystii. Nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Tylko słowo. To jest klucz do tej Ewangelii. Tylko słowo ma moc nas zbawić. Tylko słowo ma moc nas wyprowadzić z ciemności niewiary. Tylko słowo może przywrócić nadzieję. I to nie byle jakie słowo, ale słowo Jezusa.